co robi dzisiaj edukacja? To jest wspieranie przyszłościowe systemu obronnego państwa? Powiem tak, ja akurat jako minister edukacji miałam okazję odwiedzić wiele klas mundurowych, no bo to jest coś, co się dzieje od bardzo dawna. Sama kiedyś w młodości byłam harcerką, jak spojrzałam na tych uczniów w klasach mundurowych, to pomyślałam sobie, że to jest takie... jakby takie następstwo harcerstwa. Oczywiście harcerze są, ale... Między harcerstwem a wojskiem. Ale tak, ale to tam ta przygoda, ten biwak, alarm rysztunkowy w środku nocy, co prawda do dzisiaj nie wiem, co mnie tak bardzo bawiło w alarmie rysztunkowym w środku nocy, kiedy musiałam się spakować w 3 minuty, no ale coś mnie bawiło. Więc jakby absolutnie rozumiem to, że jakieś marsze nocne, tam zwiady, no wszystko to... Ale to jest tylko zabawa, bo oni rozumiem, mówią poważnym językiem, o Polsce... Ojczyźni. Ale my też, żeby była jasność, ja akurat jestem trochę na bieżąco, gdyż miałam spotkanie swojej grupy, ja byłam w takim harcerstwie sięgającym do tradycji międzywojennych, wszystko to samo. Myśmy, to wszystko się działo w komunizmie, antykomunistyczne piosenki, bardzo dużo historii Polski. Myśmy się przygotowywali do walk ulicznych, bo akurat to był przełom tam 80-81. Na całe szczęście nie było nam dane, tak dzisiaj z perspektywy dorosłego człowieka, brać udział w tych walkach ulicznych. Ja to wszystko rozumiem. Uważam, że te klasy mundurowe, one są trochę niedoinwestowane, to znaczy, że trochę starcza pieniędzy, no eufemistycznie tak, że jakby wystarcza na pewne działania, tylko na część już dalej nie. Jest tam również pewien element niepokojący, ponieważ czasem tymi instruktorami w tych klasach są przedstawiciele organizacji proobronnych, ale naprawdę różnej prowieniencji, że tak powiem, więc nie wiem. I teraz jest tak, ja bym bardzo chciała, żeby szkoła uczyła krytycznego myślenia. To znaczy jestem przeciwniczką takiej propagandy, która gdzieś na samym końcu każe temu młodemu człowiekowi po prostu wziąć karabin, iść i dać się zabić. To znaczy, tu uważam, że generał Patton miał rację, czyli nie my powinniśmy ginąć, tylko tamci, ale to wymaga oceny sytuacji, myślenia krytycznego i tak dalej. I w moich marzeniach to wychowanie patriotyczne powinno wyglądać tak, że młodzież na lekcjach historii powinna umieć trzeźwo ocenić sytuację, powinna umieć trzeźwo mówić o powstaniu warszawskim, o różnych innych powstaniach, o II wojnie, no, o różnych rzeczach powinna umieć mówić trzeźwo, rozpatrywać za i przeciw. Jeżeli ma w sobie to myślenie krytyczne, no to później oczywiście takie budowanie postawy, miłości do ojczyzny swojej ma sens, ale jak to jest tylko taka miłość bez refleksji, no to ja się tego trochę boję. Ja też byłem nauczycielem i powiem tak, czy nie uważa pani, że czas już powiedzieć głośno młodzieży, że ważniejsze są czyny niż słowa? Że to dobrze, że mnóstwo młodych ludzi deklaruje... A z czynami zawsze gorzej, prawda? Z czynami gorzej, ale jesteśmy my odpowiedzialni, ministrowie, posłowie, wychowawcy, profesorowie w uczelniach w moim przypadku, za to, żeby ten patriotyzm był bardziej patriotyzmem czynnym niż deklarowanym. No to prawda. Czy to nie jest tak, że nasza szkoła, łącznie z klasami, z różnymi organizacjami, powtarzamy i ci uczniowie powtarzają, dobrze, że powtarzają, piękne słowa o ojczyźnie, o Polsce, o tym, że są gotowi nawet zginąć za ojczyznę. Ale może nie o to chodzi, żeby byli gotowi, żeby ginąć, tylko żeby byli gotowi na przykład dobrze pracować. Oczywiście. Jak ja widzę w tramwaju młode dzieciaki, a takie obrazki są na porządku dziennym, które nie występują miejsca starszym, które niekoniecznie w domach gdzieś tam wspomagają rodziców, które w wielu miejscach niekoniecznie wykazują postawą wspieranie dla rodziny, dla miejsca, gdzie pracujesz albo działasz, dla państwa, w którym funkcjonujesz, a biegam i krzyczę, że jak będzie trzeba, to my powtórzymy bohaterstwo powstania warszawskiego, to z szacunkiem podchodzę do tych słów, bo to
są słowa sugestie, nasza słowa, ale czy my nie popełniamy błędów wychowawczego? Panie generale, powiem tak. Byłam w podziemiu, byłam dziennikarzem w podziemiu, działałam w NZS-ie i oczywiście z biegiem lat odkrywam, że było nas coraz więcej. No ja mam to doświadczenie, wiem, że tak naprawdę ci, którzy mają taką nonszalancję wobec życia, która pozwala im na różne niekonwencjonalne, czasem niebezpieczne działania, to jest zawsze mała grupa, więc ja z dużym, że tak powiem, dystansem podchodzę do deklaracji wielkich mas, które mówią tak, pójdziemy walczyć. No, byłam w takiej sytuacji, przeżyłam to, więc wiem, że to zawsze są małe grupy, a nie duże grupy. Przechodząc na taki poziom szkolny, no Sienkiewicz niech będzie, bardzo proszę, ale po Sienkiewiczu powinien przyjść Gombrowicz, tak? Albo powinien przyjść generał Patton. No ja nie wiem, no jakby coś, co konfrontuje ten obraz taki bardzo romantyczny z twardą rzeczywistością, no bo żeby była jasność, to moglibyśmy tu o Powstaniu Warszawskim długo mówić, ale ja miałam takie przeświadczenie, że znaczy to było tak, że całe pokolenie w międzywojniu było przygotowane, było przygotowywane, było edukowane do ofiary krwi. No i to była świeżo odzyskana. Inne warunki, bo nie, jednak to było tuż inne po... warunki, tak, ale nie ma żadnego powodu, żeby przenosić tamto wychowanie tak po prostu.